Mateuszku, kogo wkręcamy dla ciebie? Wkręcamy moją obecną żonę. W sobotę wzięliśmy ślub. Dobra, świeża sprawa. O ślub nie pytam, Budzilla się nim zajmie. A noc poślubna, powiedz, coś się działo, czy... A, to już niestety nie mogę powiedzieć, tajemnica. Czyli się działo, dobrze. Mateusz, jak tam ślub w święta? To dobry pomysł, tak polecasz raczej? Świetny pomysł. Rewelacyjny, wszyscy są na miejscu, cała rodzina. No tak. Prezenty się zgadzają. W zawodowym nastroju, prezenty się zgadzają jak najbardziej. Halo? Szczęść Boże, ksiądz Marcin Bąk, parafia w Odrowążu. Witam, z panią Kamilą mam przyjemność. Tak. Witam serdecznie. Pani Kamilo, jak się państwo czują, że tak powiem, na nowej drodze życia? Bardzo dobrze. Powiem szczerze, że dobrze. Najgorzej. Widzi pani, bo mieliśmy nadzieję, że będzie też chęć powtórzenia ceremonii także po państwa stronie. Pani stoi? Siedzę. Bardzo dobrze. Proszę pani, okazało się, że w ceremonii wzięło zbyt wiele osób udział. Za dużo wiernych było w kościele. Aha. Wie pani, po prostu no, po urodzinach Radia Maria wszyscy patrzą nam teraz na ręce niezwykle dokładnie. I wyszło nam, proszę pani, nadmiar w wysokości 24 osób obecnych na uroczystości. Czy... Tak. No ale co ja mam teraz z tym zrobić? Nie, pani zbyt wiele robić nie musi. Pani obecność nam wszystko wynagrodzi. Proszę pani, musimy zrobić, krótko mówiąc, drugi ślub, nagrać i w ten sposób przedstawić zapis monitoringu do kurii, by wszystko było to samo. Szopka, pastuszkowie, ministranci, ksiądz proboszcz, prawda, goście. Tyle, że 24 mniej. No ale no, kiedy to miałoby się teraz odbyć? Wow. Wie pani co, my akurat mamy okienko dzisiaj o 10:00. To raczej tak niemożliwe, bo ja już jestem w domu w Poznaniu, także... No teraz może z pracy, więc to tak raczej się... Pan Mateusz powiedział, że jak pani zdąży, to on się wyrobi. No bo to pani... Tak, no pani wiadomo, fryzura, makijaż, prawda, buty. Do 10:00 dzisiaj nie, no. Może 12:00. Nie, gdzie tam? No nawet nie wiem, co mam odpowiedzieć tak naprawdę, bo to tak niemożliwe dzisiaj. Czyli jednak pan Mateusz miał rację, mówił, że jak żona zdąży, to on może być nawet o 7:50 z minutami. Może być. I powtórzymy tą ceremonię. Wie pani co, my byśmy zrobili tak, że ceremonię byłoby teraz słychać troszkę bardziej niż za pierwszym razem. To znaczy? Przez radio. O kurczę. No, Radio RMF Max. Konkretnie. W dodatku. Mateusz jest z nami. Za choinką się schował. No, Mateuszku, jakiś dzień dobry dla żony. Dzień dobry, skarbie, bardzo cię kocham. No Mateusz, no on się tak wstydzi, on chciałby noc poślubną powtórzyć dzisiaj. Czy to będzie możliwe? O 12:00! Ale w nocy. To tak. Ale widzisz, okay. Nie musisz się szykować po prostu. Dzięki Bogu.